Cześć. Mamy kolejny problem. Musimy chyba zrobić turbinę. Ale zobaczcie, jaki bolsuk ładny, czysty. A też tam nic nam nie ciecze, wszystko przemyte. Super, hiper. Tak. Niestety olej nie zdał egzaminu. Elegancko, nie? No ale cóż. Niestety turbina wstaje w okolicach 2200 dopiero. Zadymia na czarno całą okolice, więc jest źle. I rano jak odpala, to ją zatelepie i na biało wywala, więc na pewno turbo zapompowuje od cholery oleju i trzeba będzie, a więc dobra, zaglądamy tu, od razu sprawdzimy, czy EGR się rusza bądź klapa gasząca i podejmiemy decyzję. Decyzja podjęta. No. Leje olejem turbo wściekłe. To teraz jest mniej, bo pociągnąłem ją do odcinki. A jak klapa gasząca? A, klapa gasząca działa, dobra. I wyrzucimy jej EGR. Nie, wyprogramujemy. To jest, dobra. A więc co teraz? Wiecie co, żeby nie przedłużać? To mam turbinę z Kordoby 110. I tam gdzieś jest 90 stara, to może zrobię sobie turbinę na zewnątrz, a tu tylko szczelimy podmiankę. Tak zrobimy. Dobra, to bolsuka składam, to sobie dzisiaj jeszcze nie wrócę do domu, a najwyżej zrobimy sobie teraz turbinę, pokażę wam jak, co z czym się jedzie, są różnice, jak ją wyregulować i jak sobie ją podkręcić. I na jakiej zasadzie działa zmienna geometria. Dobra. To nie przedłużając, idziemy robić turbinę. Jesteśmy w naszym studiu znowu. Słuchajcie, bo mam turbinę z Kordoby 110 koni, która fajnie chodziła, ale przepompowywała, tak, bo zmienna geometria się przycinała. Ale za to fajnie pompowała, bardzo ładnie chodziła. Tu mam jakąś starą, z 90-konnego, ale to pamiętam, oszedł na złom, bo bugiało korbowody. Także tej turbiny nie założymy, więc musimy z tej odzyskać koras, bo ta jest ta sama GT49V i ta też jest 49V. To są te same turbiny, poza tym mamy, jak widzicie, różnicę, bo w Kordobie dmucha do góry, gruszka jest u góry, a w Boże Golfie jest w dół i gruszka jest w dół. O tyle, co z muszlą nie ma problemu, bo byśmy ją obkręcili na razie, ale w drugą stronę działa zmienna geometria. Tak, tu ciągnie do góry, a tam ciągnie na dół. Więc musimy odzyskać z tej sam koras. Wiem, może lepiej by było kupić używaną tam za 200 czy półtora, założyć się między bani. Ale robię to tylko dlatego, żebyście widzieli, jak się rozbiera turbiny. Poza tym ta turbina naprawdę jest super. Jeździłem, zanim Kordoba poszła na złom, to ona dobrze gwizdała. Ta 110 chodziła naprawdę fajnie. Więc, no jestem pewien, a kupicie coś, to może być taka sama jest borsuka, bo przypominam, że borsuk na początku jeździł, nie? Teraz dopiero turbina się rozleciała. No więc co, zabieramy się do roboty, musimy odzyskać korasy i w pierwszej kolejności musimy poodkręcać te śruby, to, które nie idą, są zgnite w jednym i w drugim. A więc tą odłożymy na bok, a porozkręcamy sobie tą. Zaczynamy od zdjęcia zawleczki i odkręcenia gruszki, tak, żebyśmy mieli dojście do tej śruby. Możecie spróbować odkręcić u siebie z gumoczkowym, ale nie sądzę, żeby poszło. Trzeba będzie uderzyć, nie? A więc gruszka wek. Odkręcone, wyciągamy gruszkę. Następnie spływ do turbo, bo jest inne. Tak, inaczej to jest z turbiną. Zobaczcie, jakie ładne, czyste w środku. Widzicie? Turbina jest super. Dobra, powrót. Tak, także to wszystko teraz, dopiero możemy się do tych śrub dobrać. No trzeba będzie się trochę pomęczyć, no ale cóż. Słuchajcie, no łapa ostrość. No łap.
O, jak na razie idzie gładko, bardzo ładnie. Patrzcie, no spróbuję to zrobić. Wiecie co, no nie pokażę wam chyba telefonem, ale... O, poszła. No kurde, idzie świetnie, super. Słoneczko przyświeciło, ale super, wszystko ładnie wyszło. Ciekawe, czy wyjdzie turbina. Nie no, trzeba będzie troszkę popukać. Dobra, ale śrubki poszły pięknie. Cieszę się. Świetnie, dwa lekkie puknięcia. Cyk! Mamy naszego korasa. I teraz co? Jak on wygląda? Nie ma luzów. A? Super. Trochę ciężko chodzi, ale to nic. Tego nie ruszam, bo tu odkręcimy i po prostu obrócimy muszlę, bo ona jest tylko obracana. Albo zdejmę do wyczyszczenia. No dobra, w każdym razie korasa mamy. I teraz dlaczego nasze turbiny się przycinają? No to jest nasza kochana zmienna geometria, która jak widzicie jest tu u mnie chyba w idealnym stanie, nie? Tak, w idealnym stanie stoi w miejscu. Nie chce się ruszyć? Dlaczego się nie chce ruszyć? Cyk, cyk. No, dlatego przepompowywało ją, nie? Bo tu... O, powinno się ruszać w dwie strony. Ej, no. O, o. Ono idzie, stoi w miejscu. Ledwo, ledwo. Te łopatki powinny się ruszać. Dobra, to na razie zostawmy. No a teraz co? Drugą trzeba rozebrać, czyli zawleczka, gruszka, tak, jak gruszka będzie, to później spływ, no i później te śruby naokoło, którymi tu będę walczył. No cóż, no ale to już nie będę wam pokazywał, bo to analogicznie tak samo, no byłoby nudno. Także dobra, ja rozbieram, widzimy się za chwilę. Patrzcie, kto to jest wytarta, o, kto chodzi. Nie? Śmigiełek nie ma, ale musiała plując olejem. Wiecie co? Weźmiemy sobie z borsuka, też rozbierzemy turbinę. No ale niestety musiałem ściągnąć to, no bo nie mogę się do śrub dostać. One są takie zajechane, że muszę grzechotkę wbić. Także tą trzeba tak rozwalić. No niestety nie udało się. Wszystko chciałem przecinakiem rozwalić, więc z tego nie będziemy robić baty. Chciałem. To nawet nie wyjdzie. Zaraz to wywalę na hamat, za bardzo zgnite. Chciałem sobie przygotować gotową turbinę, żeby tego w borsuku podmienić, ale no niestety zgnita. Chyba była regenerowana. Muszę tego nie ruszę. Także będziemy musieli zrobić na borsukowej turbinie, przełożyć koras. No szkoda, myślałem, że będzie szybciej. Porządny strzał i wyszło. Nie ma, przyboli. Dobra, ale mnie tutaj, słuchajcie, najbardziej to mnie interesowała geometria. Tylko... Ale jaja! Patrzcie, jak Janusze robili regenerację turba, widzicie? Kurwa, niedokręcona geometria. Ale jaja. Ale jaja. Śrubka. No, tak to regenerują. No to też stoi. To też stoi geometria. Ale dobra, z racji tego, że Janusze to regenerowały. O. Dobra. To prawdopodobnie tą geometrię da się ładnie wykręcić i przełożyć. Więc będzie sukces. Dobra, zobaczmy, czy wyjdzie. Tu sobie stukłem młotkiem, żebym wiedział, gdzie jest uchwyt do geometrii. Tak. Cyk. O, o, zresztą mam nagrane, to już będę wiedział. I teraz patrzcie, ściągamy sobie ten wianuszek. O. I te łapki mają się ruszać. O, ta idzie ciężko.
Ta stoi. O, ta w ogóle się nie rusza, nie? O, ta też się... O, lekko. O, ta chodzi. Ta chodzi. I to trzeba wyczyścić, rozruszać, rozebrać. I jak to będzie działać, to wtedy będzie ładnie chodzić turbinka, nie? No, także spróbuję to odkręcić. Słuchajcie, te śruby są krzywe. Krzywe i przeciągnięte. A ta śruba się mi urwała. Ja nie mogę wykręcić. Geometrycznie. O, wyszła. Ale jaja. O, widzicie, tu są ślady naszych skrzydełek. Widzicie, tu się przypaliło. Tu jest ok, tu jest ok. No, a więc trzeba to sprawdzić, czy da to się wyczyścić, żeby luźno chodziło. No i patrzcie, poruszałem już tylko troszkę paluszkami. Już wszystko ładnie chodzi, nie? O, cyk, cyk. Także trzeba to umyć, wyczyścić. I w razie czego zmienną geometrię do borsuka już będziemy mieli. Wkład mamy, zmienną geometrię mamy. To tylko potrzebujemy z borsuka tak naprawdę obudowę turbo. No cóż, to wyciągniemy z borsuka i dopiero poskładamy. To wyrywamy z borsuka turbo. No to jesteśmy znowu w studiu. Słuchajcie, pięknie wyszła turbina z borsuka. Pięknie. Super, nic się nie urwało. I wiecie, patrz, i nawet jak tak popatrzę tu, to ona nie ma luzu. Ona nie ma luzu. To ona nie ma luzu. Nie ma luzu. Ale wiecie, co jest? A! Coś tam kiedyś wpadło. No. Dobra, ale teraz tak, wracając, nie wiem jeszcze, bo być może ją wsadzę z powrotem. Słuchajcie, bo pompowanie oleju to jest dlatego, że zacięta jest zmienna geometria, widzimy? Zacięta jest zmienna geometria i w momencie, kiedy turbosprężarka nie pompuje, to przez odmę zasysa po prostu opary oleju. No i jest spręża i wtłacza silnik, nie? Czyli zasada rozbiegania. To wielokrotnie tak jest, że w turbodieslu, jak turbina przestaje działać, to nagle żre oleju od cholery i wszyscy myślą, że siedzi, nie? Także po uruchomieniu zmiennej geometrii ona zacznie znowu chodzić. Tylko to śmigiełko mnie martwi, ale tam gorsze jeździły to. Wskrzeszenie, a nie remont. Więc muszę się zastanowić. No na pewno ją rozbieramy, bo trzeba zobaczyć geometrię. I teraz obiecałem wam, że powiem, jak swoją turbinę podkręcić. Posłuchajcie, te 110, a szczególnie Oktawie, te 20 parę lat temu, jak one były nowe, to je odpalałeś i już było... już turbinka szła. Teraz tego nie ma. Dlaczego? No bo Janusze za 300 zł regenerują, ale rozmawiajmy o takiej oryginalnej turbinie. Słuchajcie, tu jest regulacja wstępnego naciągu, tak? Czyli wstępnego uruchomienia turbiny. Więc jak ona jest im bardziej w tą stronę, tym szybciej turbina wstaje. Tak, bo po odpaleniu silnika zaciąga, zamyka turbinę, tak? I w zależności jak bardzo łopatki są zamknięte, tak bardzo spaliny ją napędzają. A więc to jest wstępne wyregulowanie. I ja sobie tutaj podkręcę. Skrócę, żeby ta łapka była bardziej w pozycji ciągniętej, tak? Nie można za dużo, bo znów będzie za maksa otwarta, jak się przyklinuje. Trzeba po prostu zlikwidować ten luz, co tu jest, no bo z racji wieku, o, to tu jest różnica, tak? A umówmy się, nawet pół milimetra łapki w tą stronę daje różnicę. Teraz tu macie kołek maksymalnego zamknięcia geometrii, nie? Czyli maksymalnego doładowania. Czyli jak ten kołeczek cofniemy trochę w tą stronę, tak? To bardziej zamkniemy kierownicę, czyli będzie mocniej ładować. Tak? W momencie, kiedy komputer odpuszcza, to wraca w tą stronę. I jak za dużo tu podciągnę i za dużo tu podciągnę, to mogą być przeładowania. Bo w momencie, kiedy zawór puszcza z powrotem, tak, geometria ma się maksymalnie otworzyć i zlikwidować doładowanie. A więc jak ona się do końca nie zamknie, tylko zostanie w takiej opozycji, to komputer nie będzie w stanie regulować dawką. Także to
to tak dosłownie, jeżeli chcecie sobie usprawnić swoją turbinę pod warunkiem, że macie sprawną geometrię, to trzeba ściągnąć, tak jak wam pokazywałem, dwie śrubki, bolec, zobaczyć, czy geometria ładnie chodzi. Jeżeli ładnie chodzi wam geometria, to popuszczacie tą kontrę, robicie tutaj obrót lub półtora i tutaj wykręcacie dosłownie pół obrotu, tyci, tyci. I wtedy nie będzie tak, że ona wam staje w okolicach dwóch, jest dopiero walnięcie, tylko po prostu będzie wstawać szybciej, tak jak to było fabrycznie. Okej, czyli mamy. Więc tak jak powiedziałem, zrobimy sobie sekcję tą, więc turbinę muszę tą rozebrać i po prostu sprawdzimy, co da się zrobić. Tak. Więc nie przedłużając, rozbieramy. Gruszkę turbiny sprawdzicie po prostu ssając wężyk. Tak, ale są dwie sprawdzenia, znaczy dwa sprawdzenia. Czy gruszka chodzi w ogóle i czy nie wraca sama. Patrzcie, ciągnę gębą i ona powolutku będzie sama wracać. Tak. Czyli albo mam nieszczelność na przewodzie, albo gruszka już nie domaga ze starości. No zobaczymy. Tak jak pokazywałem, zmienna geometria stoi. O, coś poszło. A może rozruszamy tą? Zobaczymy. Dobra, rozbieramy. Cholera, jedna zardzewiała, nie chcę puścić, musiałem ją stłuc. No trudno, najwyżej jedną rozwiercimy. Ale patrzcie, co zauważyłem. To jest czwarty cylinder. Patrzcie, jak wali. Spaliny walą na kolektor. Jak to jest nie, źle wykonane. Tu i tu. Nie? Widzicie? Tu już dobrze szło. No i teraz patrzcie, ile się traci do ładowania. No, na tych dwóch cylindrach jest gorzej, bo spaliny się przypychają. A słuchajcie, czy to nie jest fakt, że Janusze, jak zmieniali turbinę, to źle założyli uszczelki? Czekajcie, ja idę po uszczelkę. Patrzcie, to jest uszczelka z Kordoby, z tego silnika 110. Pasuje idealnie. A Borsuk ma pojedyncze uszczelki, nie? I teraz zobaczcie, jak Janusze skręcają. Kładziemy uszczeleczkę. Pasuje idealnie, nie? Ale jak założymy uszczeleczkę tak, to co? Mamy przytkany wydech na czwartym cylindrze. Widzicie? I to jest to samo. I teraz zadam wam pytanie. Widzieliście całe wskrzeszenie TDI, tak? Wiecie, że na trzecim cylindrze było źle, tak? Bo się szklanka przycinała. Czwarty też nie był za wesoły. Mamy tam pomiary. Dwa cylindry były źle, tak? I teraz silnikiem kolebocze, tak? Tak. I co teraz? Jak myślicie? Czy to jest przyczyną tego, że ten silnik kulał przez taki czas? Masakra, no. Tak. A to było tak. O. Turbo nie wstawało. No nie miało prawa z dwóch cylindrów. Spaliny się cofały na te dwa cylindry, trzeci, czwarty. Te, które z całym wskrzeszeniem walczyłem. Tak? Pamiętacie? Wtrysk o innym ciśnieniu zrobiłem, żeby wyrównać pracę silnika. I całe wskrzeszenie było, oprócz tych płukanek, no bo one zrobiły swoje, było po to, żeby wyrównać pracę trzeciego i czwartego cylindra. Hop. Masakra. Słuchajcie, masakra, masakra. Zawsze wam mówię, że mechanika kryje wiele tajemnic. Proszę. Dobrze. Nie zanudzając, rozbieram dalej. Pełne zwycięstwo. Wyszło jak złoto. Zobaczcie, ile syfu to porzuma. Jedzie? A? Dobra, a tu w środku?
Dobra, zbudowałem jakąś podpórkę. Patrzcie, ile tego jest. O. Patrzcie, ile tego jest. O. Jak ona ma chodzić? Jak ona tu jest zacykpykowana? Ale słuchajcie, ona... Ja widzę po łapkach, że ona ma ochotę pracować. Może się uda ją rozruszać bez... O, o. Słuchajcie, może się uda ją rozruszać bez rozbierania. No byłoby świetnie. Dobra, to ja poczyszczę, zaraz popatrzymy. To zobaczcie, jak będziecie składać geometrię, to nie jest nic trudnego. Miejsce na bolec z turbo ma się zgadzać z kropeczką, tak? Weźmy sobie kolektor z kordoby. I ona tu jest, pryj szalony. Widzicie? To samo, o. Kropeczka i tu. Widzicie? Ta turbina była cały czas otwarta, ona nie wracała, dlatego przepompowywała, tak? A borsukowa została w pozycji zamkniętej, tak? No, wszystko jasne? Czyścimy dalej. O, jesteśmy, zobaczcie, tu łapki chodzą w niej. Cyk, ta łapka chodzi. O, ta łapka stoi. Ta łapka stoi. Ta chodzi. Ta chodzi. Ta? No tak ciężej, nie? O, ta chodzi. Czyli nie jest aż tak źle. Ta chodzi. O, ta ciężej. O, ta chodzi, ale to wszystko jest tu o ten syf zablokowane. O. O, i ta też tu stoi. O, już nie stoi. O, widzicie? O, ten brud, o ten syf. Czyli wiecie co? Chyba bez wykręcania geometrii uda nam się to zruszyć. Dobra, bawię się. No niestety, trzeba geometrię wyciągnąć, bo jak są dociśnięte, to geometria stoi. Jak poluźniłem, to chodzi pięknie. A słuchajcie, przyczyną jest fakt, pokażę wam na tej. Widzicie? Jak to się wszystko przyciera i ona staje. O. I ta geometria jest do wymiany. Tak. I niestety ta geometria też jest do wymiany. Jedyne co możemy zrobić, to możemy jeszcze bardziej przypiłować te nóżki, które się przycinają, tak, bo one spuchły. Jak geometria jest dociśnięta, to po prostu stoją w miejscu. A więc można to podpiłować. Turbo będzie troszkę później wstawać. Jeszcze pochodzi, ale wedle technologii jest do wymiany. Dobra, ale zaraz wyciągniemy borsukowe i przyjrzymy się. A więc tak szybko. To jest geometria z borsuka. Tu wyglądała ładnie. Widzicie? I teraz to trzeba gumówką szlifnąć, czy pilniczkiem, każdą łapkę, żeby była cieńsza, żeby chodziło luźno. Niestety, turbo będzie wstawać później, nie będzie działać to tak na super, hiper, ale możecie to sobie zrobić i turbinę odblokować sami, skoro wiecie już jak rozebrać. To jest geometria z tej starej, więc ona wygląda lepiej, więc coś poskładamy, ale najgorsze to jest to. W borsuku ukręciły się dwie śrubki od geometrii, niestety. A w tej starej turbinie, pamiętacie, tyle do rozwiercenia. Więc dobra, ja coś pomyślę, coś podziałam. No myślę, wiecie jak się rozwierca dziurki. Spróbuję rozwiertakami te otwory w borsukowej rozwiercić, wykrętakiem wykręcić. Może się uda, jak nie, to trudno. Wiercimy to. Życie. Dobra, geometria szlifnięta, aby. Także to już mamy z głowy, a tu już mamy rozwiercone, tylko sobie muszę nagwintować i składamy. Zachciało mi się, kurwa, reanimacji turbiny. Wiecie co, czasami nie warto, no ale dobra. Se. Se znalazłem zajęcie. No ale cóż. Przynajmniej będziecie widzieli, że nie wszystko idzie tak pięknie, jak pokazują. Dobra. Ten kończę. Jeszcze muszę zrobić ten. No. Dobra.
Kręcimy dalej. Po wielu trubach zrobione. Łapki chodzą. O. O, pięknie. Dobra, teraz składamy resztę. No dobra, geometria zrobiona. No i ostrość. Wiecie, jak sobie złapiecie tu w paluszki, to nam opracować, nie? Oczywiście, o, przed chwilą działało. Ty. Co ona tu? Patrzcie. Aha, no dobra, jest, to po prostu nie mam jak złapać. Coś tu kręcię. O, najlepiej za ten. Cyk. A, bo one tu mi powypadały. Czekajcie chwilę. Dobra, to trzeba uważać, bo one będą wyskakiwać, nie? A, ale jak widzicie, ona się kręci już tak. Tak fajnie. I teraz popatrzcie tu z boku. Tam. Ja przekręcę geometrią i znowu mi wyskoczyła. O. Cyk, widzicie? I teraz jest turbina wyłączona, leci bokiem, nie? A teraz cyk, jak łapki zrobią tak, to mamy napęd turbiny. Tak, wyłączone, nie? Kierownicę po prostu strumienia. Dobra, to teraz tak, ja to sobie już poskładam, odkładam i jeszcze musimy, o, dobrze rozpuszcza syfy, więc zalejemy i odstawimy i grzebiemy dalej. I teraz mamy kolejny problem. Pierwszy, zaczyna padać deszcz. Drugi, nie przerobimy turbiny z kordoby. Tak? Przykro mi bardzo, bo zobaczcie, jeżeli dam je tak, o, widzicie, tu jest odbojnik do geometrii, odbojnik do geometrii, tu idą w tą stronę, ale niestety, tu jest zasilanie, tu jest powrót. I nic nie zrobię. Także muszę teraz pomyśleć, czy po prostu ją, znaczy tą odłożymy, złożymy, czy przełożyć to śmigiełko, bo ona nie jest taka zła, się okazuje, czy przełożyć szybciutko śmigiełko z tamtej, a tamta ma, tamta turbina ma, dokręcana jest do kolektora, więc wykorzystamy sobie to do naszego wysokoobrotowego turbodiesla, nie? Więc nawet nieźle to się stało. Muszę pomyśleć, bo co prawda ona nie będzie wyważona, ale jak patrzę, że turbiny mają luzy, latają na boki i jeżdżą, to myślę, że sama wymiana śmigiełka aż tak bardzo jej nie zaszkodzi, a oryginał będzie bardziej wytrzymały niż po regeneracji. Muszę pomyśleć. Znowu dnia brakło. Znowu autobusem do domu. No. Coś takiego. No dobra. Czekamy. Gdzie? Gdyby nie dwie śrubki malutkie, to by się poskładało. A tak zawsze jest ząg. Chyba się przyzwyczaję do tej komunikacji miejskiej. Ale dobra, mam całą noc na przemyślenia. To widzimy się za chwilę. No, a ja do rana. Przerwa. Witamy w kolejnym dniu walki. Słuchajcie, przemyślałem bardzo dużo rzeczy. Wymieniam śmigiełko. Tak. No tu jest porąbane, tu jest dobre. Dlaczego podjąłem taką decyzję? Po prostu. Skoro tu jest śmigiełko podzierane, więc i tak nie będzie wyważone. Więc skoro nie będzie wyważone, to być może to ma prawidłowy kierunek pracy, więc może na takim śmigiełku będzie mniej biło. No więc zamieniamy. Zobaczymy, co będzie. Na pewno będzie lepsza niż ta turbina za 300 zł z chińskim korasem. No to co? Działamy. No, ostrość. Widzicie, jak wyżarte. A szkoda, bo kółeczko ładne. Ale niestety. I teraz tu, pamiętajcie, to jest lewy gwint, tak? Czyli tutaj przytrzymujemy dziesiątką, a tu ósemeczka, nie? I odkręcamy. To nie jest mocno przykręcone. I hop, dokręcone. Słuchajcie, nawet udało mi się... Ostrość.
Nawet udało mi się to wyważenie nakrętki w tym samym miejscu dociągnąć. Super. No ciekawe, co z tego będzie. Zobaczymy. O, hop, zmienione. Super. Ciekawe, jak będzie chodzić. No ciekawe. No dobra, co? Czyli to mamy tu podczyszczone, więc czas złożyć to ze zmienną geometrią. I teraz tak. Cyngiel o zmiennej geometrii ustawiamy na środek, tak? Na środek. Tu wycięcie na środek. O. I składamy. Tak. Weszło, weszło. Pach. Chodzi. Chodzi. Dobra. Śrubki. Proszę bardzo. Skręcona. Gdzie? Jak ładnie geometria chodzi. Cyk. Zobaczcie. Knówka sztuka. Troszkę tam chwilami się odcina. Chcę, żebyście wiedzieli, że to, co jest tutaj zrobione, to nie jest zgodne z technologią i to będzie działać, ale jakoś tutaj nie będzie płynnego sterowania, bo ona tu, o, no, troszkę się czasami, widzicie, o, raz idzie luźno, raz troszkę przycina, no bo no są luzy. Niestety, te łapki też nie chodzą idealnie, więc obydwie geometrie były do wymiany, nie? No, ale jest podratowane. Zobaczymy, może siłownik to pokona, może jak to pochodzi, się tam poukłada te łapki, wiecie, bo to strumień. Może pod ciśnieniem będzie łatwiej, bo na raz idzie leciutko, a raz idzie troszkę ciężej. Zobaczymy. W każdym razie będziemy wiedzieć. Kręci się elegancko. Zobaczymy coś? Plus nie ma żadnych. Dobrze, maksymalnego wychylenia kierownic nie będę ruszał. Może niech nie osiąga tego super pełnego doładowania, takiego jak chciałem, no bo nie znam tej turbiny do końca. Tą z Kordoby byłem pewien, a tą nie. Ale ustawimy sobie, żeby wcześniej wstawała. O, widzicie? Dosłownie tyle skrócimy. Oj, gdzie ty uciekasz? Siedź tu. Ach. Tak i teraz. O. Ciach. O. Dociągnięte, nie? Nie więcej. Po prostu kompensujemy te luzy, które tu powstały i gorzej działającą geometrię, nie? Więc w normalnym turbo, takim już starym z przebiegiem, to by przywróciło dawną świetność, nie? W moim przypadku prawdopodobnie będzie wstawało w okolicach 2800, no, tak żeby jeździło dobrze, tak jak te wszystkie TDI-ki teraz jeżdżą. Ale jak będzie, zobaczymy. Czyli co? Siłowniczek. Chodź tu. O. Wchodzi do kabina. O. Wiecie co, to tak nagrywać jedną ręką to jest słabo, wiecie. O, jest. No i dobra, śrubki tu, kontrę dokręcić po robocie. No i teraz test ssania. Więcej nie zastam. No ale dobra, działa. No to co? Wszystko mamy. To hop do bur... No dobra, podkładany. Robimy odpał. Jak znam życie, to coś się cyk pyknie, nie?
A zobaczymy, czy włączył geometrię. Nie by działa. Jedziemy się przejechać. No dobra, to teraz sobie zobaczymy. Nie będę jej mocno dusił, bo musi olej wypluć z intercoolera. O. Przegonię ją troszkę i zobaczymy, jak to w ogóle przyspiesza. No i co? Przestała kolebotać. Zaczęła się wkręcać. I jedzie fajnie. Dobrze. Teraz troszeczkę pod kapca. No ale co, no to teraz te wszystkie dawki muszę poprzestawiać z powrotem. Wyłączymy giera. I co, no ale ciągnie. Czwóreczkę od 2000. No, tak jak mówiłem, okolice 1900-2200 rusza turbo. Także dajmy sobie teraz trójeczkę. Zwolni i gaz. I teraz zaczyna. Z gazem w podłodze, nie? O, także tak jak mówiłem, no. Teraz jeździ jak skrzeszone TDI. To co? Kończymy. Dajcie znać, co o tym sądzicie. A ja wam później w shortach dam znać, czy ta turbina żyje.